Podczas sesji Rady Miasta, Powiatowa i Miejska Biblioteka pod Atlantami uhonorowana została tytułem Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami profesjonalnie realizuje misję upowszechniania kultury słowa, szerzy wśród lokalnej społeczności wiedzę o książce i od lat umiejętnie stara się dowodzić tradycją ze współczesnością. Zasługuje ona na nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Biblioteka pod Atlantami jest kolejną po Filharmonii Sudeckiej, Zespole Pieśni i Tańca Wałbrzych, Teatrze Lalki i Aktora oraz Teatrze Dramatycznym instytucją kultury, która otrzymała ten zaszczytny tytuł. Biblioteka publiczna, Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu, uznaniem zasług dla pionierskiej w Wałbrzychu placówki kulturalnej, nowoczesnej, przyjaznej dla wszystkich pokoleń, doceniając ogromne osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa, kultury literackiej, sztuki, nauki oraz nieoceniony wkład w promocję miasta i regionu. Jest mi niezmiernie miło, że ten tytuł został nadany naszej placówce i zostały tym samym nagrodzone wszystkie lata pracy wielu pokoleń pracowników, które na ten tytuł zasłużyły. Wniosek o uhonorowanie biblioteki złożyła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz. Wiedzieliśmy już wcześniej, że z takim wnioskiem Fundacja Muzeum wystąpiła. Było to dla nas miłe zaskoczenie. Dzisiaj to już jest dopełnienie wszelkich formalności, przyznanie tego tytułu podczas sesji Rady Miejskiej. Radni docenili ogromne zasługi i osiągnięcia Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami w upowszechnianiu czytelnictwa, kultury, sztuki i nauki oraz jej wkład w promocję miasta i regionu. To mnie przypadł udział zaszczyt odebrania tej ważnej dla naszej instytucji nagrody. Ale jest to taka naprawdę wielu pokoleń. Jak usłyszeliśmy dzisiaj na sesji, biblioteka trwa w tym miejscu już od 1945 roku i na jej sukces. Złożyła się taką naprawdę kilku pokoleń. Również tu trzeba docenić naszych wiernych czytelników, użytkowników, którzy nadal nas pamiętają i mimo wielu trudności. Różnorakich jesteśmy nadal postrzegani jako instytucja społecznego zaufania.